Niektórzy mówią, że pierwsze 10 lat naszej kariery zawodowej ma wpływ na naszą sytuację finansową przez resztę życia. Ta dekada tworzy solidne fundamenty na następną, pomaga nam zbudować zaufanie i dobry stosunek do życia i przyszłych wyzwań. Posiadanie kontroli nad własnymi finansami nie oznacza, że musisz już zacząć oszczędzać pieniądze, aby móc z nich korzystać po 50. Oznacza to, że nawet jeśli nie masz dużo pieniędzy, twoje działania finansowe staną się nawykami. Jeśli dobrze zarządzasz sumą 200 euro, najprawdopodobniej będziesz dobrze zarządzać sumą 20 tysięcy euro. Z drugiej strony, jeśli wpadasz w długi teraz, prawdopodobnie to samo będzie, nawet gdy zwiększy się twój dochód. Jest to podstawowa zasada zarządzania własnymi finansami. Jest oczywista. Co tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że jeśli nie wydajesz każdego grosza, który zarobisz, możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo finansowe oraz zaoszczędzić pieniądze na spełnianie swoich marzeń i pasji. Oznacza to również, że jeśli wydajesz więcej niż zarabiasz, na przykład korzystając z karty kredytowej, będziesz wpadać w coraz większy dług i stracisz poczucie finansowego bezpieczeństwa. Zgodnie z tym schematem, głównymi zasadami dobrobytu finansowego są zwiększanie swojego dochodu, kontrola swoich wydatków, unikanie długów oraz pomnażanie zaoszczędzonych pieniędzy. Poniżej znajduje się kilka zasad, jak zacząć zarządzać swoimi pieniędzmi. Wyprowadź się z domu rodzinnego lub przynajmniej posiadaj osobny budżet. Im wcześniej staniesz się niezależny, tym wcześniej poznasz koszt prawdziwego życia i będziesz bardziej szanować pieniądze. Zacznij swoją pierwszą pracę tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Nie myl dochodu z majątkiem. Nie ma znaczenia, jak dużo zarabiasz, jeśli wydajesz wszystko. W takim przypadku jesteś tylko pośrednikiem przekazującym pieniądze dalej. Mądrze wybieraj swoje narzędzia finansowe. Pierwszym z nich będzie lub już jest konto bankowe. Z czasem powinieneś zainteresować się także narzędziami inwestycyjnymi. Główną zasadą jest poświęć czas na zapoznanie się z narzędziem i wybierz najlepsze dla siebie. Rekomendacje także mogą okazać się przydatne. Pozbądź się pożyczek i długów, jeśli je posiadasz. W niektórych przypadkach pożyczki i kredyty hipoteczne są sensownym rozwiązaniem, ale kredyt na zakup nowych ciuchów rzadko takim jest. Bądź wolny. Drogie gadżety są świetne, ale tylko wtedy, gdy cię na nie stać. Nie kupuj drogich rzeczy, jeśli nie masz na nie pieniędzy. Jeśli naprawdę ci na nich zależy, skup się na zarobieniu i zaoszczędzeniu na ich zakup. Zacznij oszczędzać pieniądze. Dorosłym często zaleca się posiadanie oszczędności w wysokości 3-6-krotności miesięcznego dochodu. Kwota ta sprawia, że ludzie czują się pewnie i nie obawiają się podjęcia nowej pracy lub otworzenia własnego biznesu. Dla ciebie na początek może to być mała kwota. Po prostu udowodnij sobie, że potrafisz nie wydać wszystkiego. Reszta jest prosta. To uczucie uzależnia. Pracuj mądrzej, niekoniecznie ciężej. Naucz się, jak inwestować, ale tylko jeśli masz pieniądze, które możesz na to wydać. Istnieje szansa, że na początku jakąś ich część na tym stracisz. Nie zapominaj inwestować w emocje, wspomnienia i rozwój osobisty.